Halo, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności kiedy oglądacie ten odcinek. Witam ja was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii The Long Dark. The Long Dark i zaczynamy dokładnie w tym samym momencie, kiedy zakończyliśmy poprzedni odcinek, który no nie powiem, emocje były takie, że prawie by mi zwieracz puścił, ale jakoś się udało, schroniliśmy się w tym, no nie wiem jak to nazwać, karawanie, jakiejś chatce takiej dla budowlańców czy coś w tym stylu. No jest tu kilka łóżek, ale tak ogólnie to nic innego nie ma i musimy podjąć decyzję, co dalej zrobić. Jak widzicie, no jest nam ciepło, jesteśmy napici, jesteśmy prawie na jedzeni i odrobinę zmęczeni, ale podejmiemy drugą, bo strasznie, nie mogłem po prostu o tym myśleć, bo to nagrywam następnego dnia po tym, jak nagrałem poprzedni odcinek. Już pewnie widzieliście poprzedni odcinek, bo zawsze jest tam kilkudniowa przerwa pomiędzy seriami. Ale wino nadal jest. Musi być, żeby ukoić moje skołatane nerwy, nie tylko nerwy podczas gry, ale nerwy z życia, bo to jest, jak wiecie, taka forma odstresowania się, tak naprawdę. Ja bardzo lubię nagrywać dla... Jaka temperatura? Minus 3. Dobra, jest spoko chyba. Wydaje mi się, że jest spoko. Idziemy sobie tutaj, zobaczymy, czy uda nam się podejść w ogóle pod... No tą linę, użyć tej liny, bo pisaliście w komentarzach, za co bardzo wam dziękuję, że zawsze macie jakieś takie teorie, że są dwie teorie, albo ona była zbyt zmęczona, kondycja, żeby podejść pod to, albo też jest taka opcja, że mam za dużo w plecaku, ale w plecaku mam tylko 20,94, no prawie 21 kg, więc spróbujmy jeszcze raz. No, maleńka. No, bardzo szybko nam kondycja ucieka, nie wiem czy nam się uda. No dawaj maleńka, dawaj. Wspinamy. Jestem bardzo ciekaw co tam jest. Jak tam się okaże, że tam jest gniazdo niedźwiedzi albo coś w tym stylu, to będzie mi trochę przykro, nie powiem. No, śmiało maleńka. No już prawie jesteś. No, ostatnie pchnięcie i... O kurde. No. Dobra. No. Nie wiem, czy muzyka taka nagle sroga. Dużo opału. Nic tutaj nie widzę. Jak tam temperatura? Minus 2, spokojnie. No, trochę jest zmęczona nasza dziecinka. 10 godzin jeszcze światła. Pójdziemy sobie w tą stronę. Tutaj tylko zobaczyć, jak tutaj wygląda z tej półki skalnej ta cała okolica. No ta muzyka mnie przeraża, już zaczynam mieć dreszcze. Dobrze, że mam wino przy sobie, to przynajmniej moje nerwy... Spokojnie, maleńka, będzie dobrze. Z dobrodziejem nie zginiesz. Powiedziało już wiele bohaterów tej gry. Dobra, tu już nic... O, uważaj. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Ani w którą stronę mam iść. Przydała jakaś broń, ogólnie celem naszej wyprawy, opuszczenia jakże zacnej stacji benzynowej, na której się osiedliliśmy, było to raz, że oczywiście nam niedźwiedzie i wilki pod drzwiami cały czas stały, ale również to, że... Czy ja mam w ogóle może filiżankę kawy? Może kawę sobie wypiję? Golnij sobie kawę. No, czemu by nie? Nie wiem dlaczego w sumie wypiłem tą kawę. Tutaj mam bardzo dużo tych samplingów, które w poprzednim sezonie The Long Dark... Nie mogę ich w ogóle zlokalizować, bo nie wiedziałem jak one wyglądają, ale nie mam cholera haczeta, żeby to sobie zharwestować. Patrzę, czy tutaj z góry nic na mnie nie wbiegnie. Jak tu się okaże, że nic nie ma, po prostu na jakąś taką beznadziejną półkę skalną wlazłem, to się trochę zdenerwuję, nie powiem. No dobra, przejdźmy może tutaj, zobaczmy, czy tu nic nie ma. Nie, tu nic nie ma z tego co widzę. No, nie, tu nic nie ma. Taka ci to historia. Tak, ale dokończając, ogólnie chciałem powiedzieć, że no, co jak co, ale jedną z... A nie, zaraz, chwileczkę. Ty, ja już tutaj? A tam, co tam jest? A, dobra, stąd przyszedłem. Chyba po prostu... Nie było takiej potrzeby, żebym ją tutaj wchodził. Bo z tego co widzę, to... Jak tam?
No jest zmęczona, jest zmęczona. Oboliłem sobie tą kawkę, ale nie wiem, czy to cokolwiek da. Czy to jest jakaś jaskinia, czy mi się wydaje? Tylko nie poślizgnij się, nie poślizgnij się. No, śmielutko. Dobra, no nie mogę wejść. Chyba mi się nie uda, to jest oblodzone i... No, tak jakby... Nie, nie damy rady. Nie damy rady, więc trudno. Idziemy po prostu tam, gdzie byliśmy. Będziemy się wspinać w górę. Chyba tam, nie wiem gdzie to prowadzi. Czy to nie jest czasem, ktoś w komentarzu mi pisał o tej tam Wilczej Górze, że to jest właśnie Wilcza Góra? Dobra, dobra, idziemy. Tak, a propos nagrywania na YouTubie, trzeba przyznać, że to jest bardzo relaksujące. Ja naprawdę w taki tryb wpadłem, gdzie... Pamiętacie, była ta przerwa dwutygodniowa, kiedy mi dysk padł i nie byłem w stanie nagrywać. Ja się czułem tak po prostu... Nie wiem, jak to nazwać, bezużyteczny. Taki, wiecie jak to jest, no bo człowiek pracuje, pieniądze się zarabia, pieniądze się wydaje, chodzi się na imprezy i takie inne rzeczy, ale dochodzi do takiego, że no potrzeba, trzeba mieć w życiu jakiś taki cel. Ja nie twierdzę, że to trzeba mieć jakiś zacny, że tam, nie wiem, kurwa, prezydentem, znaleźć chorobę na raka, coś takiego, tylko coś, co daje człowiekowi taką satysfakcję, że cały czas jest to przyjemne, cały czas można to zaliczyć do czegoś, co, co człowieka bardzo tak łaskocze mentalnie, jest to przyjemne, no fajne i tak podbuduje człowieka, jak człowiek to robi, ale jednocześnie jest to też takie użyteczne dla mnie osobiście, no bo jednak robię coś, buduję ten kanał, staram się zgromadzić tą społeczność, której i to razem robimy tak naprawdę i to jest fajne i to nie ma znaczenia, czy to idzie lepiej lub gorzej. Lepiej lub gorzej, ja wiem, że jest bardzo dużo kanałów, które pewnie, że tak powiem, rozwijają się o wiele szybciej od mojego, ale myślę, że jest mało takich kanałów jak mój, bo ja YouTube'a oglądam wszerz i wzdłuż. Może ostatnio nie mam za dużo na to czasu, ale skanuję, lubię, że tak sobie wejść, zobaczyć, co tam ludzie robią. I się okazuje, że jest, no, szczególnie kanałów moich rozmiarów jest bardzo mało, gdzie jest taka zawzięta, tak wam nazywam, zawzięta społeczność, która no jednak nawet po 2 tygodniach nie było ani, że tak powiem, żadnego znaku, że nie wiem, zapomnieliście albo że coś tam, czy coś w tym stylu, nie było jakichś wielkich tam tych ancubów, czy co w tym deseń. Uo, co to jest? Okej. To wygląda jak ten, na tej poprzedniej mapie, wieża strażnicza. No i chodzi o to, że no mimo, że YouTube ostatnio bardzo mocno mi przykrócił wyświetlenia, to wiem, że to jest YouTube z tego ze względu, że po prostu liczba interakcji nadal się zgadza. Mniej więcej średnia jest taka sama i rośnie w takim samym tempie, tak, nie potrafię się wysłowić, w takim samym tempie jak rosła. Więc jest tyle samo łapek, mimo że jest na przykład trzy razy mniej wyświetleń pod filmikami, co znaczy, że po prostu YouTube sobie leci w kulki, o czym wielu już twórców mówiło. Zobacz, ulala, jakie widoki. A tam co jest? Nie mam pojęcia, tak jak jakieś tratwy leżą. No i ta muzyka. No słuchajcie, jeśli to nie jest jedna z najlepszych gier Early Access, spędźmy tą minutę na wchłonięciu piękna tej gry, bo... A tu od tyłu niedźwiedź i mnie spycha z tej górki. Jeb, kurwa, masz piękno swojej gry. No ale za co to wygląda? Czy tam właśnie... A, dobra, już widzę mniej więcej, gdzie jestem. To nie ześlizgnij się, maleńka. Tu jest jakaś chałupka. A, dobrze. No dobrze. Niech i tak będzie. Wejdźmy sobie do tej wieży. Abandoned Lookout. I zobaczymy, co tam ciekawego tutaj jest. Ta mapa niby się wydawała taka, że jest bardziej aktywna, w sensie, że jest więcej zwierzyny i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest bardziej opuszczona, że o wiele mniejsza liczba osób tutaj mieszkała przed apokalipsą i dlatego też, no, nie mamy aż takiej możliwości. No, tu mogę tak od razu wejść. Co my tu mamy? Pokaż. Sodę. Wow, kitchen, nauczymy się gotować, nice. Jakieś żarcie. Nice. Sweterek.
Oczywiście broni tu nie znajdę, bo i po co. Wezmę chociaż to ciężkie kuresto. Trzeba by rozpalić jakieś coś. Zamknij te wrota może, co? Co tam jest? Pokaż. Naboje. Niech i tak będzie. Może rozpalimy tutaj właśnie w tym kominku. Łóżko jest, można by się przespać. Tak naprawdę ile mam? 9 godzin. Co to jest? It's nice. Fajnie, że nie mam. Nie wiem po co nam ta osełka? Osełko to się nazywa? Do ostrzenia? Nie wiem, nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie o co chodzi, że nie mamy co tak naprawdę na tym naostrzyć. Co najwyżej zęby se na tym możemy. 35%, 55%, 75%. To już chyba przeczytałem, tak mi się wydaje. Może to po prostu spalmy, dobra, Tinder plug. No spróbujmy, 75%, powinno się udać, wydaje mi się, chociaż z tą grą to nigdy nie wiadomo. W ogóle ja tutaj se, albo nie, nie będę żar cukierków, bo to są takie mordoklejki i później będę mlaskał. No i nieładnie będzie, już wystarczy, że chleję na odcinkach jak taki bumper, więc nie będę już wprowadzał pełnej wiochy. No, śmielutko, mamy jakieś 70% już ognia. No i dupa, Jaś. W jaki sposób ona to powiedziała? Ach, kurwa, nie działa. No, no dobrze. A ja nie zmarnowała książki, przynajmniej dobrej to. No spróbujmy jeszcze raz. No, dalej, próbuj, do skutku. Do 3 razy sztuka możemy próbować, a później zacznę się denerwować. Na razie to luzik, że tak powiem, wygodnie w hotelu. Come on, little fire. Wygodnie w hotelu sobie. W hotelu? W fotelu sobie usiądę, chociaż w fotelu też bym mógł siedzieć. No, ale tak, powiem wam, że też. No kurwa, co jest? 75% przecież. Próbuj jeszcze raz. Chcę ugotować sobie trochę jedzenia i ogólnie ogrzać się, odpocząć. Można 3-4 godzinki się prześpimy, bo zostało nam chyba z 8 godzin do zmierzchu. No i teraz z tego co widzę, to to jest ślepy zaułek. Nie wiem czy wyruszać dalej, czy... Przespać się na pewno trzeba. No ja pierdzielę, no nie wiem, poważnie? Kobieto, co ty robisz zaraz? Dobrze, że tej książki ona nie marnuje, bo mi się trochę zdenerwował. 75%, a to już jest czwarte podejście do zapalenia tego, czyli no głupi ma nieszczęście tak naprawdę w tym wypadku, bo jest tylko 25% szansa na to, że te zapalenie tego ognia nam nie wyjdzie, a tutaj się okazuje, że jednak nie. Tak, o czym tu ja mówiłem, że ekscytacja ogólnie jest taka w mojej głowie ostatnio, bo jeśli siedzicie Facebooka dobrodziejskiego, zapraszam, macie link w opisie tego filmiku, jak w każdym zresztą filmiku. To, o, wreszcie się udało. Doszły trochę drewna. Add fuel. No, tak, 2 godzinki, niech to się tutaj popali nam trochę. To tak, możemy sobie. Zaparzmy sobie przede wszystkim herbatkę. Wypijemy sobie tą herbatkę. 4 godzinki się zdrzemniemy. Trochę jesteśmy głodni, dobra. O, i może to ugotujemy. No, dawaj. Otwieraj. Tak, ekscytacja jest taka, no bo jak wiecie, już kładą kable w moim budynku i to tak naprawdę widziałem fizycznie, dotknąłem tych światłowodów, które będą mi dostarczać szybkiego internetu już wkrótce. I dla mnie to jest coś ogromnego, bo ja nigdy się nie spodziewałem, że w tym mieszkaniu będę miał możliwość. I może jeszcze jedną kapkę też wypiję. To jak wstaniemy, najpierw wypijemy herbatkę, prześpimy się. Jak wstaniemy, to sobie też czekaj tutaj, tak wypij. A już zimne? To lipa straszna. Szybko to stygnie, nie? Zjemy sobie to i tutaj jeszcze miałem... A, właśnie, tak. I to miałem, no. No i gra muzyka, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, może jeszcze wody by dogotować. Nie wiem, czy nie użyjemy tej okazji, żeby troszeczkę tak... Z litr. No niech będzie, litr wody. To szybko powinno pójść. Czy tyle samo czasu, nawet nie wiem. Purify. A nie, nie będę marnował tego na... To lepiej, że ona to przygotowała. 7 godzin. Jaka tu temperatura? 19 stopni. No niby tu wszystko... Okna nie są powybijane, więc powinno być spoko. Jakim mamy... niedobrze. 27 kilo w plecaku. Co ja mam takiego ciężkiego, powiedzcie mi? A, no tak, ta lina jest ciężka jak cholera. No dobrze.
Dobra, to 3. Powinien 4 godziny się przespać. No, dobra, starczy, starczy. Jak to wygląda? No trochę tam, trochę odpoczęła nasza dziecinka. Powinno jej to starczyć, ale nie możemy tutaj spędzić spędzić za dużo czasu. Walnij sobie kawkę zimną, zimna kawa najlepsza. I napij się wody, a nie, w sumie jesteś dowodniona, ale no nie szkodzi. Mamy dosyć sporo żarcia w plecaku, więc powinniśmy dać radę. Dobra, idziemy stąd. 4 dni, 12 godzin, 22 minuty. Nice, wow, jak te drzwi się dziwnie otwierają. Ależ tu nie no. Patrzcie tylko. Zajebiste. Japa mi się śmieje po prostu, jak ja widzę takie widoki w grach. Szczególnie takich grach, to jest Early Access, ta gra jeszcze nie jest nawet w becie. Przepiękne. Tam jaka fajna, tam bym chciał pójść na tą górkę. Czy tu gdzieś wyżej da się, że nie mogę się wysłać. Gdzieś wyżej da się wejść. Dobra, abandoned lookout, to już wiem wszystko. Tam wydaje mi się, że ta ścieżka jak prowadziła dalej, więc ja bym nawet proponował, żeby to zrobić i dalej iść. O, tutaj to sobie zbierzemy, nice. Już nie pamiętam, dlaczego one są, to są chyba przeciwbólowe, się z tego robi. Z tej róży tam herbatkę się zaparza, czy coś w tym deseń. Dobra, skąd my przyszliśmy? Tam, tutaj, stąd chyba przyszliśmy, nie? A tutaj co jest? Nie biegnij, maleńka, nie chciałem, żeś sprintowała. Bo tędy... No nie, 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 nie. Nie, 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 ja dziękuję, ja odpadam. Muzyka sroga się włączyła, nie wiem, czy zaraz będzie jakiś boss battle tutaj z niedźwiedziem. Tu nic nie ma. Kupa kamieni. Dobra, stąd przyszliśmy, to pamiętam. Stąd przyszliśmy, więc czemu by nie iść dalej, brnąć dalej. Taki no, wreszcie się doczekaliście takiego odcinka, gdzie eksploracja jest. Ale też z racji, że jest dużo chodzenia, bo tutaj od punktu A do punktu B, jak widzę, jest dosyć spore dystanse. Trzeba przemierzyć, żeby gdziekolwiek dotrzeć. Ale idziemy dalej, brniemy dalej. I tak, a propos światłowodów, no nie mogę się doczekać, no bo wiecie, no to będzie ogromna zmiana na kanale. Też myślę, że będę bardziej regularnie, już nie będę mógł wam, że tak powiem, ucierać nosa na jakieś tam komentarze, kiedy to. Bo chciałem naprawdę tak pchnąć rozwój YouTube'a i zobaczyć, czy na ile, do jakiej ilości mimo tych wrednych skryptów YouTube'owych jestem w stanie dotrzeć. Bo teraz to tak wiecie, no wyjebane, no tak naprawdę, znaczy zawsze będę miał wyjebane, bo jestem taki typem człowieka, człowiek wyjebka, tak mnie zwą. Ale chodzi o to, że no te live'y zaczną się pojawiać o regularnych godzinach. Też bardziej będę pilnował czasów uploadowania, ilości uploadowania, że nie wiem, jeden filmik na dwa dni, czy jeden filmik codziennie, czy dwa filmy. Nie, 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 kurwa mać. Nie chcę szlak, ty jebany. Nie zdążyłem flary, kurwa, palić. Improve rest, cup of herbal tea, fatigue red. A, nie jestem. Nie pokaleczył mnie? Ty, nie pokaleczył mnie, jebany. Nie zdążyłem nawet flary wyciągnąć. A cwaniaczek już, kurde. Skąd on tutaj gdzieś stąd zeskoczył? Z tej. Tam gdzieś w górę bym wlazł, zobaczył, czy one tam jakieś leży. Mają może zawlokły jakieś takie materiały, które mi będą przydatne. Dobra, już teraz. W sumie to była moja wina, bo mogę mieć flarę w ręce. Nic nie miałem w ręce po prostu. Nikt nie miałem w ręce i to mnie kosztowało. Tutaj, co tutaj się dzieje? Co tu się odpierdala? A? Nie no, w dół, nie będę się teraz poddawał, ja idę dalej. Idę dalej. 2 godziny jasności. Co to jest? Was ist das? Czy to jest jakaś kopalnia chyba? Czy to jest jakieś przejście do nowej mapy? Cholera wie. Czemu tak ciemno się zrobiło? What the fuck? W
Leave Coast to Hawaii. Nie, ja nie chcę chyba, chociaż nie wiem. No dobra, no przynajmniej wiemy. Nie, jeszcze nie jestem gotowy, żeby opuścić tą mapę. A może jestem, nie wiem, ciężko powiedzieć. 2 godziny. Uuu, decyzje, czekaj, bo zmęczenie nam trochę tutaj doskwiera. Zjedzmy sobie jakiegoś batonika. Skonsumuj sobie, może to sobie skonsumuj. 300 kalorii, czemu by nie? Dobra, tak lepiej. Idziemy. Zostało nam... No te 2 godziny musimy dobrze spożytkować, czyli schodzimy tutaj w dół. Nasłuchuję. Czy czasem gdzieś ten wilk nie będzie nas śledzić? Dobrze, że nas nie pokaleczył. Nie wiem, jak ona to zrobiła, że... że nic ten wilk nam nie zrobił. Kurde, broni nadal żadnej. O, tam widzę jakąś chałupkę. Dobrze, to dobry znak. Ale no nieprzyjemnie, taka mgła wszystko teraz spowiła. Dobra, idziemy dalej. Co tam się znajduje? W którą stronę to? Tam jest kolejne zejście, dobra, ale nie, idziemy tutaj zobaczyć. Nie, no tutaj na pewno nie byłem, jestem tego pewien. Jeśli moja orientacja w terenie mniej więcej działa, no to w tej chwili powinienem, jak wychodziliśmy ze stacji benzynowej, to wrócić tą drogą, która tam była po prawej. Tam zejdziemy pewnie na dół. Ale tak, winneczko, bo... Bardzo podobna miejscówka, w której rozpoczęliśmy dzisiejszy odcinek, z tego co widzę. Co tutaj mamy? Książeczkę, dobrze. Weź. Mariolka. Jajko tam było, tak zwane. Krzesło, oczywiście nic nie zrobimy. To, nic nie zrobimy, nic tu nie ma, nic tu zupełnie nie ma. Skarpeciochy. Nie. No dobrze, niech i tak będzie. Weź tutaj, zobacz. Pewno tam się nic nie wkulało, coś tam. Wiecie jak to jest w tej grze. Ty, ale no bieda tu straszna jest, no tu... Papiór do podtarcia tubka albo rozpalenia ogniska. Dobra, wezmę, niech i tak będzie. Dobra, będziemy musieli tu spędzić noc. Dobra, nic tu pod łóżkami nie widzę. Tak, będziemy musieli tutaj spędzić noc, to łóżko wygląda całkiem nieźle. Ale zanim to zrobimy, to trzeba by też trochę ponaprawiać Actions Harvest. Trochę ponaprawiać nasze rzeczy. Mamy jeszcze 2 godziny światła. Później będziemy mogli spać. Taką mam nadzieję. Skarpeciochy, Actions, też Harvest. 20 minut drze? Pogoda się zepsuła. Niedobrze. Tak, co my tutaj mamy? Skarpety tylko trzeba naprawić tak naprawdę. A reszta jest wszystko w bardzo dobrej kondycji. Tak, ten wilk chyba był szczerbaty, bo... Nic tam nie zrobił. No, naprawiaj maleńka, naprawiaj. Kurwa, naprawiaj. Tak pewnie zaraz nam się nie uda, bo już się robi ciemno. No właśnie, dupa Jasiu. Oj, trudno maleńka. Zdejmij to. Zdejmij skarpetki. Underwear te se zostaw, bo mnie zaraz tu jakieś nikczemne te. Buty se zdejmij. Czapkę se zdejmij. -2, to nie. Nie. To może ten, chociaż sweter se załóż. Ty nie, chciałem się rozebrać, chciałem żeby było tak fajnie, a tu się okazuje, że nic z tego. Chciałem tak, wiecie, mieć powód, żeby ją rozebrać wreszcie, bo już jednak trochę z Mariolką się znamy, ale tu się okazuje, że jednak nie. Dobra, idziemy spać, bo niech 10 godzin śli. Śli? Śpi. A my pijemy. Przepysznie. Fully rested. Tylko że pogoda na zewnątrz jest po prostu paskudna i do tego Mariolka jest dosyć mocno odwodniona. No dobrze. Zjedzmy sobie batonika. Albo nawet 2. No dobra, gra muzyka, tylko że... No z tą pogodą nic nie zrobimy tak naprawdę, więc... czy mam przy sobie lampę? O,
To jest pytanie. Tak, mam przy sobie lampę, więc mógłbym tą lampę zapalić i użyć ten czas na, nie wiem, studiowanie albo coś takiego. Dobra, lampa postawiona. Jak tu pięknie wygląda, jak się zapali taką lampę, nie? W takim budynku. Znaczy pięknie, no chujowo wygląda. Zobaczcie, grzyb na ścianach i te klimaty. Ale dodaję tu klimatu, to chciałem powiedzieć. O to mi chodziło, no. Tak, książki. Książki. O, gotowanie to na pewno jej się przyda. Tego już nie muszę studiować. Ile tam? No to zróbmy, nie wiem. A, niech. Dobra. Światło nam się skończyło. Dobra, flara w dłoń. Jeszcze tak. Batonik. 500 kalorii, mocne te batoniki. I woda. No i o to chodzi, pół litra wody sobie wypiła. Ja pół litra to co innego, co prawda śpiję, ale równie dobrze jak Mariolka się po takim pół litra czuje. Hehe, dobrodziejski żarcik. I teraz możemy ruszać dalej tak naprawdę, no co, no czy coś jeszcze? Nie no, wszystko tutaj mamy, z tego co widzę to wszystko zebraliśmy co się dało. Idziemy dalej, idziemy dalej, taki odcinek trochę dłuższy chyba będzie, tak się zapowiada, nie wiem, nie wiem tak naprawdę ile już nagrywamy. A nie, chyba Chyba dobre. Dobra. Teraz tak, w tą czy w tą? Zobaczmy, czy tam coś jeszcze jest. Tam chyba już nic nie ma z tego co widzę. A może jest? Ty, no tu jest jakieś zejście. Ale spokojnie, powolutku, Mariolka, żeby sobie nic nie złamała. O, 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 widzę drogę, nice. Spoko. Czekajcie, bo zobaczmy. Dobra, stąd zeszliśmy, nie ma problemu. O, widzę jakieś te wrony, to znaczy, że coś tam zdechło. Patrzę, czy tam jakiegoś wilka nie ma, czy co innego. Ale i tak, nawet jak tam jest mięso, to jak chuja zrobię, bo nie mam... Nie mam żadnej broni, zupełnie. No i co, one tu latają? A? Tu nic nie ma. Ty, minus 6 jest dosyć... Jest dosyć chłod... O, tam jest jakiś... Tam jest jakiś człowiek. Tylko czy ja się nie zabiję, jak stąd zejdę? Czekaj, czekaj, czekaj. Schodzimy powolutku, powolutku. Powolutku, Mariolka. Dobra. Dzień dobry. No i po co mnie to było? Dobra. Dobra, dobra. Zachowajmy spokój. Dobra, dokąd to prowadzi? Dokąd to, w którą stronę? Jeśli w tą stronę pójdziemy, to wrócimy chyba... Chyba wrócimy do naszej bazy i myślę, że to jest najwyższy czas, bo no bo zrobiliśmy całkiem niezłą wycieczkę, nie ma co czuć się zbyt kozacko. Ja wiem, że jeszcze mamy żarcie. Mamy żarcie w tym w plecaku, ale wiecie jak jest, lepiej jest wrócić, przegrupować się i będziemy cisnąć dalej. Zakładam, że idąc drogą raczej tu już nic nie spotkamy. Ona, też fajne jest to, że ona o wiele szybciej idzie drogą niż idzie śniegiem. To też no wielkie propsy do twórców, że oni... No to jest survival pełną gębą, no to nie jest The Forest, gdzie no... To jest niby taki survival, ale bardziej podobny do Władcy Pierścieni niż do prawdziwego życia. A tutaj naprawdę ja czuję się... Tam nic nie widzę.
Tam co to jest? Co to tam jest? O! U! Ty! Co to jest? O! Ty, jakieś tutaj chatki, nie chatki. Locksword. Czemu? Mariolka, przejdź tutaj. Mariolka, no. O kurde, co to się te? Jakiś tartak. O, wiatr się wzmaga. Dobra, weźmy tutaj. Przyszkajmy tak, to będzie ostatnie tak naprawdę, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Tutaj zrobimy sobie... O Jezus, tutaj ktoś nie wytrzymał napięcia. I tyle. Tu nic nie ma. Gazetki. Akceleranty. Też wezmę. Lampa w sumie przyda się, nie? Trochę paliwa ma, więc spoko. O. Jakieś tam tu pierdoły. Znowu akceleranty, dużo będę miał tego paliwa. Przyda się, przyda, nie powiem. O, proszę bardzo. Ile tam tego macie? Trzeba to wszystko ponapełniać. Actions, refuel. Gul, gul, gul. Nice. Dobra, przynajmniej jedną lampę mam napełnioną. Ale i tak wolę mieć, wiecie co, wolę mieć flarę w tym. No dobra, czy coś tu jeszcze jest? Tak trochę ubogo. O, 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 tomato soup, proszę bardzo. No jakąś broń, no ludzie, no tylko potrzebuję jakiś siekiera, młotek, scyzoryk. Sprawdźmy, sprawdźmy dalsze domki. Na pewno tu nic nie ma, nic nie ominąłem? Chyba nie. Powoli, powoli do przodu. No, śmielutko, załaduj. Dobrze. Dobra, zobaczmy tą chatkę. O nie, tu wrota są zabite. Nic tu nie zrobię, nie? Nie da się tu wejść. No to dupa, Jasiu. Ciekawe czyś... Słyszę kruki. Ale nie widzę. To naprawdę, naprawdę niedobrze. Czy ja wszystko mam na sobie? O, to jest pytanie. Tak, mam wszystko na sobie, czyli po prostu musi być zimno. Na to wychodzi. A, tam jest, zobaczcie. Tam coś się dzieje. A, to jest martwy jeleń, już widzę, że jest martwy jeleń. Tylko, że ja z tym jeleniem nic nie zrobię, bo... Bo nie mam czym, no, po prostu. Strasznie irytujące jest to, że... No właśnie, dupa, Jasiu, no. Gołymi łapami to mogę sobie co najwyżej w dupencji podrapać. Tam są jakieś chatki rybackie, tylko że na tym jeziorze też... Na tym jeziorze też wilki bardzo... Co tam leży? Co to jest? Czy to tak drewno po prostu? Chyba tak drewno po prostu jest. A nie, jakieś takie... Coś co trzyma to drewno, nieważne. Dobra, wracamy w takim razie... Ajajaj, no nie wiem co zrobić, no powiem wam szczerze, że trochę jestem... Co tam jest? No trochę jestem... Zaniepokojony tą całą sytuacją, bo... Nic nie możemy tutaj znaleźć, może to było pomysłem, żeby się wynieść z tej mapy. Jakieś tam ubrania zdobyliśmy na tej mapie, jakieś tam pożywienie mamy, może trzeba... Już na inną mapę się przenieść i po prostu tam poszukiwać broni. Też nie wiem też dokąd ta... Nie wiem, czy to było wyjście z mapy, możecie mi napisać, czy to było wyjście z mapy, czy po prostu tak pisało, że opuść tą mapę, ale z kolei wchodzisz w jakieś tam, nie wiem, trole tam są, czy inne takie cholerstwa. Tak sobie okazjonalnie zbieram patyczki. Dobra, dobra, dobra. Jak tam statystyki? Minus 3 stopnie, spoko, jest nam cały czas ciepło. Nawet tam nieźle wyglądamy, nieźle wyglądamy. Myślę, że damy radę.
No nie wiem, te domki rybackie może warto by było zwiedzić. Wow, wow, droga nam się skończyła. Weźmy se na to. O, samochód. No jest domek, no, ale nie, nie jest samochód. Czekaj, Jola, Mariola. Tu nic nie widzę, tu nic nie widzę. W ogóle nie ma takich rzeczy jak na starej mapie, tam były jakieś plecaki się pojawiały, jakieś takie rzeczy, a tu już, no niestety, o. I co ja mogę z tym zrobić? Przepraszam bardzo. Szmaty. No nie za ciekawie, nie za ciekawie. Powiem szczerze, że tu, o, świetnie, po prostu gazeta. Nice. Nic, oczywiście nic, radio, dupa. Słyszę, jak coś tu łazi. Wejdźmy tutaj jeszcze do auta. Na tym można spać, nie odpalaj tego. Mówi, ktoś mi pisał, że na samochodach można spać, ciekawe jak. Pierwsze słyszę. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, no wydawało mi się, że jesteśmy trochę bliżej naszego domu. A tu się okazuje, że jednak nie. Nie wiem, chcę, no jestem zdeterminowany, żeby w dzisiejszym odcinku dotrzeć, po prostu takie koło zatoczyć i dotrzeć do stacji benzynowej, do naszej bazy stacji benzynowej. No bo tam wszystko mamy. Wiem, że tam co prawda niedźwiedź łazi, ale... Ale no właśnie. Tam wszystko mamy. Wszystko co póki co, nasze całe życie, nasz cały dobytek tam jest. Ciężkie decyzje, żeby... Czy to jest to? Czy to jest to? Ty, to jest to! No pewnie! Dotarliśmy! No to jest to, tu jest chyba stacja, czekajcie, czekajcie. No pewnie! No jaha! Biegnij, Mariolka, biegnij do naszego domu. Nie ma niedźwiedzia? Nie ma. Nie widzę go przynajmniej. No dobra, no to udało nam się zatoczyć takie kółko. Taka trochę taka mini wycieczka po terenie, jaki tam mamy. Udało nam się tą pokonać tą linę. I no byliśmy, chyba to była ta Wilcza Góra, nie wiem. No ktoś mi tam pisał jakieś Wilcze... co tutaj jest? A, to puste jest, dupa. Co najwyżej można na złom zebrać. Ale tak, no ja już zaoszczędzę wam tego, żeby się tam rozpakowywać, jakoś to przepakowywać do naszego skarbca. Ja tam się ustawię i będę gotowy na następny odcinek, gdzie na pewno wyruszymy w kolejnym kierunku, w kolejną stronę, zwiedzać kolejne części tej mapy. Napiszcie, co myślicie o tym, co zobaczyliście w dzisiejszym odcinku i o tym, co jak zwykle gadałem bez sensu. Jeśli to jakiś sens na was wywarło, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Zawsze odpisuję, bo lubię. No, i to było na tyle chyba. Żegnam się z wami po dobrodziejsku i zobaczymy się już wkrótce w kolejnym odcinku serii The Long Dark.